was serdecznie, Lesie, się kłania, moi drodzy. Czy zadziała mi Prototype 2? Nie wiem, zobaczę. Ale dzisiaj gramy w atak na Pearl Harbor. Kontynuujemy przygodę Zenji, żeby mógł czuć chwałę swojego japońskiego imperium. No i co, widzowie? Mamy trochę tego będzie, nie? Atakujemy Amerykanów. A 6-0 do ataku. Eliminating allied fighters is your primary objective. Zady mi się typie. Dobra. Okej. Co ty se myślisz, że ja tego stuka... takiego ataku a la sztukasy nie znam? Oczywiście, że znam. Kupujący atak to jest mój ulubiony. Sugeruję, panowie Amerykańce, abyście się może wzięli za mnie, bo... ja na przykład zaatakuję wam. Proszę. O, patrzcie, wzięli mnie już na... Dobra. Dobra, narazka. Dobra. Łatwo z nimi. Dobrze. Ja tam, widzowie, umiem się z nimi rozprawić. Jak nie tak, to działkiem po prostu. Dobra, i tyle w temacie. Dobra, tyle. Stały nam, widzowie, 3. Dobra, 2. Tyle. No to ich wraki zasięły okolice w tym wszystkim, w tym całym wojennym chaosie. Bitwa o Santa Cruz. Za to pokręty wroga prowadzące atak. Setup amerykański lotnisko. Sponio. Jakby, widzowie, lecimy z tym. Nie mam co do stroju wielkiego admirała Imperium.
Ale nie zawsze muszę być ku chwale Imperium. Zresztą, jakby widzowie, atak na Pearl Harbor jest dla mnie dość traktowany osobiście. Nie czuję jakoś wielkiej widzowie chęci, aby sobie z tego żartować. Miałem powiedzieć właśnie, że nie wiadomo, czy trafię w cokolwiek, jakkolwiek. Ale widzę, że nie ma z tym wielkiego kłopotu, abym trafił. Ten już idzie na dno. Zatrzymany. Patrzcie, jak próbuję. O, zatonął. A ja dopiero mam iść do 3/4. No, po prostu wyśpośle im przynajmniej dobry torpedkę. Ja wiem, widzowie, że nasi atakują lotniskowiec, ale jakby przyda im się wsparcie w ukroju tego, żeby nie dopuścić do ataku na nasz lotniskowiec, abyśmy mieli możliwość atakowania bez ostrzału artyleryjskiego. To trzeba zacząć od tego i dlatego też atakuję cały czas torpedami te krążowniki, a nie lotniskowce, bo przyda się im wsparcie. A tak jakby w momencie, gdy zaatakujemy lotniskowiec, tak czy owak. Więc i tak nie ma kłopotów z tym. Jak widzicie, i zostały nam już tylko te lotniskowce do zatopienia, więc to jest moment, w którym my zawsze się daje, czy tonął. Powiedział Resil, który wcześniej był po ich stronie. Byłem. I co z tego? Stronę zawsze można zmienić. Epilog. Victory! There are still beasts seeking to the devil. Thank you.
No i teraz widzowie robimy następną kampanię. Nazywa się Boski Wiatr. Bitwa o Morze Filipińskie, bitwa nad Luzon. Sprawdźmy co mamy. Zlikwiduj posiłki wroga, osłaniaj nasze wojska lądowe. Osłaniaj atakujące bombowce. Dobra, no to myśliwiec się nada akurat na takie rzeczy. No news. This waiting is intolerable. Sporo się dzieje, nie? W tym momencie jest już 44 rok, w którym to Rzesza miała duże problemy, a dla odmiany nie wiem, czy pomoc by było lepiej, ale już tego nie wiem. Cofnę widzowie. Z drugiej strony myśliwiec o wiele lepiej radzi sobie w powietrznych starciach. Zostały dwa stąd i kilka jakieś dziesiąt. Dobra. Mamy ich wielu już ściągniętych. Dobra, mamy jednego ściągniętego. To w ogóle trzeba lecieć tak blisko widzowie wody, że to jest. Samo w sobie widzowie budzi kontrowersje. Dobra, jedną drużynę zdjęliśmy w całość, niech toną. Weź się odwal samolocików. I patrzcie jaki upierdliwiec. Zaraz zacznę do niego strzelać. Boże, to jest tak nadsterowne. No kurde, dlaczego strzelam w wodę? Czy inne samoloty nie mogą się nimi też zająć? No. Kurwa, jego mać! Dobra, stracimy co najwyżej wyspę. W końcu! W samej wyspie go trafiłem.
No wreszcie. Jakby spróbować zawsze można. Dobra, narka typie, żegnam cię. Skończył to karierę koleżka. Dobra. Tego dopadłem przypadkiem. No, strącił mojego, po czym sam padł. Dobra, żegnam pana. Czyli co, czyli mam rozumieć, że on się wycofuje z misji? Nie, on dalej atakuje. Nigdy walczę jako kamikadze. Ja, dobra. Dobra, niech będzie, że samolot zniszczony. Jedna misja to nie koniec świata, aby zakończyć. 6M10. Dobrze, że nie pośmiertnie został awansowany mój bohater. Śliwiec samolotny rozwojowy, bombowiec. Nie robię patroli. Zatop amerykański okręt. Z powodzeniem, widzowie. Ale widzę też, że jak widzicie na moim padzie kończy się bateria, więc to będzie ostatnia bitwa nasza. Jezu, ile ich jest! Ludzie, czy wy jesteście szaleni? No a w sumie odpowiadać nie musicie. Nie mówię o tym, że to są Japończycy, tylko mówię o tym, że oni oszaleli już tam na tym etapie historii, więc... No, patrzcie jaki gnojek, zepchnął mnie prawie do wody. To uważaj, Resi. Coś trafię na pewno. O, krążownik. Dobrze, stylu, skąd możesz wiedzieć, czy to krążownik. Okej, wiem.
Prosto w dziób dostań. Ej, łap torpedę na pokład. Co? Powiedziałem, że torpedę łap na pokład, nie poza niego. Dobra. To była bardzo krótka misja, w której wszystko żeśmy zatopili. Wygląda na to, że niedługo będę musiał swojego pada podładować. Czekajcie, spróbujemy jeszcze jedną misję wykonać. O, widzicie, wystarczy, że mam podpięte zasilanie. Weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie torpedowiec. Ale to już serio, widzowie, będzie ostatnia misja na dziś. Bowiem mamy trochę do nadrobienia, a... Tam sobie w kółko i nie mogę znaleźć droga. Gdyby dla beki rzucę torpedkę. O, dobrze, tego chciałem. Tam gdzie wrogowie, tam i statki. I chyba je nawet widzę. Nie jest to nie. Tak, to oni. Są. Mamy ich. Tak, Amerykańcy? Pewnie nie jestem, ale samolot na pewno. Dobra, atakujmy. Tak, to Amerykanie. Wysyłam torpedy i jolo. Wow! Nie chcemy kamikadze. Dobra. Za to ten krążownik jest na dnie. Okay. Cztery torpedy wystarczą, aby go unieszkodliwić, koleżka. Problem w tym, że mi wystarczy... Dobra,
ten leży i ćwiczy. Składaliśmy go, ale w tamten trafiłem finalnie. Dziękuję jednak kanałowi Fox, który pokazał mi grę Projekt Zomboid. Dzięki temu będziemy szybko mogli zrobić nową serię na naszym kanale. Więc szykujcie się na apokalipsę zombie w nowej odsłonie. W odsłonie może ciutkę mało imponującej. Ale będziemy ją robić. Nie będę dedykował odcinka, bo nie wiem czy kiedy był mniejszy rajało go to... Kurwa, polski język jest coraz trudniejszy od kiedy mieszkam tutaj. Rajało go... Dobra, nieważne. Podobała mi się tematyka tych starć na pokładzie samolotów, czy po prostu to mnie rajcowało i po prostu tylko mnie to rajcuje. Ta piosenka mi utknęła w pamięci, bo widzowie mamy... tego szukałem. Kolejne statki do wyrąbania. Ale jestem w tak złym stanie, że dosłownie jestem na hita. Jak padnę, to trudno. Nie moja wina, że mój kolega źle strzela. No cóż, samolot zniszczony, bo gościu nie umie strzelać z tej wieżyczki. Po prostu nie potrafi. Przechodzimy dalej, widzowie. Dobra, co mamy na następny raz? Przewaga w powietrzu, myśliwie, bitwa w Zatoce Leyte. A no to bitwa w Zatoce Leyte musi jeszcze zostać, nie? Zatop nieprzyjacielskie barki desantowe zniszczą wroga. Bombowiec, jakie ma misje? Osłaniaj nasz lotniskowiec, zatop nieprzyjacielskie barki, zniszcz pozostałe jednostki. Torpedowiec, jakie weźmie? Osłaniaj nasz lotniskowiec, zatop nieprzyjacielskie okręty bojowe, zatop amerykańskie lotniskowiec. Biorę! Wiem, widzowie, że mieliśmy tego, ale bitwa w Zatoce Leyte jest pamiętana nie tylko przeze mnie, ale też przez bliską mi osobę, więc po prostu postanowiłem, żeby zrobić jeszcze bitwę w Zatoce Leyte, choćby tą jedną, a dla zasady zacznę następnym razem. A torpedowiec ma dość łatwe zadania. Po prostu biorę się za to i... Ciekaw jestem, czy Yamato tu jest. Będzie pewno mi krzyczeć, że Dressil, on jest tu, czy tu? Nie wiem, nie widzę go. Co robi wszystko na opak. Pierwszy za to pilot niskowiec, żeby finalnie zakrążał nigdy się udać. Yeah.
wojskowiec też tonie już. Jeden strzał i było po nim, widzowie. Bitwa w Zatoce Leyte z perspektywy japońskiej jest tak łatwa i taka, no, niesatysfakcjonująca, że to szok. Co następne? Bitwa na Birmie i odwrót z Manili. Nie, widzowie. Następny odcinek pokaże nam resztę kampanii. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się, hej, papatki. Do zobaczenia w następnym filmie.